Panie trenerze, jesteśmy po sparingu ze Stalą Mielec. Jak trener podsumuje to dzisiejsze spotkanie? Witam Państwa. No kolejny bardzo wartościowy sparing z naprawdę bardzo dobrym zespołem. Tu od samego początku mecz był bardzo zacięty. No i można tak powiedzieć, no przegraliśmy 2-0. Natomiast w sumie bramki straciliśmy po takich prostych błędach, bo pierwszą bramkę straciliśmy z kontrataku, gdzie wykonywaliśmy stały fragment gry i żaden z zawodników nie przerwał tej kontry. Drugą bramkę straciliśmy no, trochę w gdzieś inny sposób, gdzie cały zespół był w miarę ustawiony, gdzieś tam piłka, dośrodkowanie, pozwoliliśmy na dośrodkowanie i 2-0. Natomiast no, szkoda, bo stworzyliśmy sporo też sytuacji, no, między innymi też rzut karny, parę sytuacji w pierwszej połowie, parę sytuacji w drugiej połowie. Można było na pewno pokusić się o lepszy wynik, ale tak podsumowując, tak myślałem, że po tym tygodniu, gdzie mieliśmy 8 jednostek treningowych, z czego no, 4-5 takich naprawdę bardzo mocnych, dzisiaj możemy po prostu fizycznie troszeczkę słabiej wyglądać, ale myślę, że powoli będziemy z obciążeń schodzili i wyniki, i skuteczność powinny się poprawić. Także patrzymy na ligę i tak jak mówię, no ten sparing na pewno też nam daje dużo, dużo do myślenia.